Dzień dobry, kochani, dzień dobry, gwiazdy. Witajcie na kanale Luxon Happy. Ja mam dzisiaj dosyć duże wyzwanie, jak przypiąć to coś, ten mikrofon, żeby on tutaj jakoś źle wyglądał na tym golfie. Słuchajcie, cały czas mi się tak robi albo tak, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale niestety to dobrze nie wygląda. Yy, chciałam się również pozbyć tego, co Was totalnie irytuje, i dodam, że mnie to również irytuje. Irytuje mnie to, jak się odbija ta lampa tutaj w obrazach. Będę robić jakieś zmiany niedługo. Mam inne lampy, ale muszę Wam powiedzieć, że trochę to robię z wygody i z lenistwa, ponieważ no, ta lampa zajmuje mi najmniej miejsca i jest po prostu najbardziej efektywna. Dlatego dla tak. No dobrze, za chwilę intro, i dziś będzie temat o luksusowych gadżetach, które warto mieć, szczególnie w kontekście nadchodzącej gwiazdki z Świąt Bożego Narodzenia i prezentów dla siebie oraz dla naszych bliskich. Dam Wam kilka porad co można kupić kobiecie, która lubi takie wiecie różne luksusowe gadżety, ale nie tylko. Zanim zacznę krótko stylizacji, no umówmy się wielka mi stylizacja, ale jest. Mówiłam już na storiesach, wy też często pytacie mnie o te golfy z H&M. To jest kolejny golf, tym razem jeszcze bardziej oversize'owy mam wrażenie, z H&M. On jest taki dosyć szeroki. Tutaj jest to golf kaszmirowy z recyklingowanego kaszmiru, bardzo fajny. Bardzo fajny, kupiłam drugi, ponieważ mam taki czarny. On normalnie jest taki długi. Nosiłam ten czarny do jedwabnych spódnic i do kozaków. Może mogliście to zobaczyć na rolkach na moim e, profilu na Instagramie. E, słuchajcie, założyłam go dziś do spodni, e, takich alaskórzanych. Jest to eko skóra z sc celbes i do butów, Botków Izabel, Mara. Nie wiem, czy mnie całą widać, bo się troszeczkę odsunęłam. Dobrze, kochani, mam nadzieję, że zignorujecie to światło, a ja już zaczynam mój dzisiejszy temat, czyli luksusowe gadżety, które warto. Kupić. Mam wrażenie, że taki film nagrałam już rok temu mniej więcej w podobnym klimacie, i wydaje mi się, że część rzeczy może się powtarzać. Jeżeli się powtarza, ja już do tego filmu nie sięgałam, to dobrze to znaczy, że nadal te same gadżety funkcjonują i te same mi się sprawdzają. I to są rzeczy, które sprawdzają mi się w większości od lat. Zacznijmy od takich pomysłów na prezent, na prezent dla siebie, na prezent dla bliskiej osoby. Może jeszcze na początku słowem wstępu powiem Wam, że nie będę mówić o takich typowych rzeczach typu, nie wiem, krem, perfumy, kalendarz adwentowy, skarpetki, łańcuszek, bransoletka. Nie będę mówić o typowych rzeczach, będę mówić o takich rzeczach, które... Ja lubię najbardziej, ja bym się mega ucieszyła, gdybym dostała, gdyby ktoś się mnie zapytał, czy mogę z tej listy sobie wybrać prezent, czy chcę, to byłabym super szczęśliwa. Ale to też nie będą tanie prezenty, tak? Bo no jest to kanał jakby taki trącający luksusem, lekko, delikatnie i dlatego w tym kierunku pójdę, żeby jakoś się tutaj wyróżnić na tych wszystkich youtubach i innych social mediach. Kochani, pierwszym produktem, który chciałabym Wam polecić, jest broszka. Wiele dziewczyn kupuje broszki. Wiele dziewczyn marzy o tym, żeby mieć broszkę luksusowej swojej ulubionej marki. Czy to broszka będzie Chanel czy Saint Laurent? Trochę wiecie, co nie jestem świadoma, jakie inne broszki są na topie, ponieważ najczęściej widzę jednak Chanel. Takie 75% to są broszki Chanel, te wymarzone, ukochane, ulubione, najczęściej używane, najczęściej pojawiające się w social mediach. I broszki Saint Laurent. YSL typowe, albo jakiś napis, albo napis Chanel, albo to CC. Ja mam jedną broszkę. Myślałam ostatnio nad zakupem kolejnej takiej broszki, ale się nie zdecydowałam. Te broszki, słuchajcie, są już naprawdę mega drogie. Pokażę Wam moją jedną broszkę. Wszyscy już znacie moją broszkę, ja ostatnio mam ją przypiętą do mojej czapki, to jest taka broszka. Spróbuję Wam. Przy... Spróbuję Wam przybliżyć. To jest taka broszka, yy, która ma przeplataną skórkę, i ona jest yy, z takiego różowego złota Rose Gold, albo takiej bardziej Champagne Gold przepraszam, to jest Champagne Gold. Yy, te broszki w Chanel od jakiegoś. Półtora roku chyba, albo około, od około dwóch lat, no jakoś niedawno, ponad rok temu zmieniono zapięcie. Miały wcześniej takie zapięcia, które się same rozpinały, trzeba było to sobie jakoś zabezpieczać tymi zatyczkami do kolczyków, i nareszcie, nareszcie marka Chanel to zmieniła. Słuchajcie, najtańszą broszkę, też żeby was nie skłamała, można kupić za chyba, chyba. Okolice 370 euro. Taką zwykłą, klasyczną, metalową. Takie już bardziej z jakimiś tam świecidełkami. Kupowałam niedawno znajomej. i to, to są ceny około 580-550 euro. Bardzo, bardzo drogo. Zdaję sobie z tego sprawę, ale słuchajcie, jest to gadżet, który podkręca stylizację. Można przyozdobić w ten sposób czapkę, tak jak ja to robię. Wiele osób przypina do golfu. Tutaj by również super wyglądał, może niekoniecznie na tle tej czarnej czapki, ale golf, marynarka, płaszcz. Do tych części garderoby najczęściej przypina się broszkę. Można też przypiąć sobie do, tutaj do pasa spodni i ma się w ten sposób taką trochę jakby pasek. Słuchajcie, no jest ile pewnie osób, tyle pomysłów. Ja wam tylko. Opowiadam, w jaki sposób najczęściej większość osób nosi te broszki. Czy warto? Warto. Jeżeli są wielbicielki marek, luksusowych marek, to zdecydowanie warto kupić sobie, pójść w taki prezent, bo jest to rzecz, którą naprawdę będziecie używać wielokrotnie i na pewno podkręci wiele, wiele różnych stylizacji. Kolejną rzeczą, o jakiej opowiem, jest torebka. Torebka, słuchajcie, nie będę szła tym razem w taki klimat mój, że będę wam polecać torebki Chanel albo torebki Hermes albo Louis Vuitton. Słuchajcie, no, te torebki, szczególnie jeśli mówię o Chanel. Moje Chanel Reissue, za którą zapłaciłam prawie 5000 euro 4 lata temu w Paryżu, kosztuje ponad 8 w tej chwili. Więc, no, czy to był dobry zakup? Tak, oczywiście, był to fantastyczny zakup. Natomiast już dziś nie wiem, czy kupiłabym nową torebkę Chanel. Już w tej chwili są to tak abstrakcyjne ceny, że wielu osób już po prostu nie stać na Wallet On Chain i w tej chwili bardziej polowałabym na jakieś torebki vintage. Albo torebki w dobrej cenie, używane kilkuletnie w super stanie w komisjach online. To jest chyba już jedyna możliwość, chyba, że ktoś ma naprawdę duże budżety, ale nie będę was do tego namawiać, bo wcale nie jestem przekonana, czy dziś zakup torebki Chanel za 35 tysięcy to jest wciąż dobra okazja. Wydaje mi się, że. Nie, że już w tej chwili nie, że w tej chwili bardziej szukamy używanych, ale słuchajcie, kto boga temu zabroni, tak? Można, można. Ja dziś chciałabym powiedzieć wam o torebce takiej bardziej przystępnej, żeby wiecie, nie chodzić tak no, tylko Chanel, tylko Hermes. Chciałam wam pokazać torebkę, która była w ostatnim filmie. Kto nie widział filmu z luksusowymi ulubieńcami, to koniecznie, koniecznie go zobaczcie, bo ma bardzo pozytywne komentarze, będzie podlinkowany i tam pojawiła się ta torebka również w porównaniu z moją Hermes Birkin. Widzicie, jest to podobna wielkość. Oczywiście nie powinno się tych torebek porównywać, bo jest to zupełnie inna bajka, ale torebka Longchamp jest torebką piękną, nadającą się doskonale na prezent. Te torebki, szczególnie te małe, one kosztują. 2 900, ale można również złapać okazję i kupić taką torbę za 2 200. Na przecenie widziałam na stronie z okazji Black Friday była. Wyprzedaż takiego modelu w kolorze jasnym i oberżynowym. Piękny kolor, ten oberżynowy. Wrzucałam też na moje stolisy yy, dla dziewczyn, które by się ta torebka podobała. Słuchajcie, zaczepiają mnie, panie, na ulicy. Co to za torebka? Yy, mówią, że jest przepiękna, że ma cudowny kolor. Yy, czy warto kupić taką torebkę za 2900? Tak, jest to marka premium. Lonszą jest marką premium, jest marką francuską z bardzo długą historią torby o lepliaż, to już nawet nie będę Wam mówić, bo to są super torby na każdą, no może nie na każdą okazję, przesadzam, ale takie codzienne, tak? Na różne podróże i codzienne dla mnie to taki jest, no workhorse, torba, którą trzeba mieć zawsze przy sobie i najlepiej te mniejsze egzemplarze nosić jakieś tam w torebce albo zawsze mieć jedną w samochodzie. Dobrze, kochani, czy torebkę warto kupić? Tak, albo taką, nie wiem, bankietówkę małą, coś małego, albo jakiegoś Klasyka, jeżeli nas stać małego, albo jakiś taki wallet on chain, który zawsze dziewczyna wykorzysta, albo wykorzystacie dla siebie, albo osoba, którą chcecie obdarować. E, oczywiście, jeżeli was stać, tak. E, to już jest taki droższy prezent, jeżeli chodzi o prezent. To repka marki Lonszą, bądź też coach, bądź też. Ja chyba tylko nie jestem zwolenniczką Michaela Corsa, ponieważ e, nie za bardzo przepadam za markami, które aż tak bardzo kopiują inne luksusowe marki, tylko z tego powodu, że oni po prostu nie widzę tam zbyt wielu własnych designów, głównie są to, są to kopie, ale to nie o to chodzi, nie, nie dziś miałam tutaj krytykować jakieś marki, tylko chodzi mi o to, że chciałam Wam polecić, które, w którym marki warto w jakiś tam sposób, można powiedzieć, zainwestować albo sprezentować. To jest torebka piękna z klasą. Yy, bardzo ładna, bardzo praktyczna, super. Następnie chciałabym przejść do kolejnej kategorii akcesoryjnej i będą to okulary. Jeśli chodzi o okulary, chciałam wam dziś pokazać trzy pary moich ukochanych okularów. Dwie pary okularów przeciwsłonecznych i jedne okulary korekcyjne. Zobaczcie jak są pakowane. Ja akurat tutaj pokazuję okulary Chanel, ale okulary Jimmy Choo są bardzo fajne. Okulary yy... Toma Forda są bardzo fajne, nawet słuchajcie, Rejbany są bardzo fajne. To są okulary, które miałam wielokrotnie, i są to okulary, które nosimy przez lata. przez lata. One są modne przez wiele lat, przez wiele sezonów. Jeżeli o nie dbamy, a nie trzeba w jakiś specjalny sposób dbać, wystarczy tylko chronić w miarę szkła, nie wrzucać ich luzem do torebki pod klucze szczególnie, po prostu w jakiś sposób je zabezpieczać. To są okulary, które robią stylówkę. Taki gadżet to jest wydatek rzędu między 1300 a 2500. Moje najdroższe okulary Chanel kosztowały 2000 zł i za chwilę Wam je pokażę. Zresztą znacie je, bo już wiele razy te okulary przeciwsłoneczne miałam na sobie. Teraz będę zgadywać, w którym są opakowaniu, ponieważ mam korekcyjne okulary i te przeciwsłoneczne w takim samym opakowaniu. Chyba to jest większe. To są moje ukochane okulary, które naprawdę były ze mną przez całe lato. Pod koniec lata kupiłam sobie drugie okulary, które za chwilkę wam pokażę. No słuchajcie, one naprawdę robią robotę, robią stylowe tutaj cokolwiek, słomkowy kapelusz, sukienka, spodnie, no wyglądają fantastycznie. Uwielbiam je. Mają tutaj delikatne, no, delikatne logo, nie wiem, czy mają delikatne logo, ale wiecie co? W okularach przeciwsłonecznych czasem mi ktoś tam krytykuje za to logo, ale no po to je kupuję, kurczę, żeby było to logo. Kupujemy nasze ukochane marki, na naszych ukochanych torebkach jest logo. No tak, są ludzie, którzy są logo loverami, a są ludzie, którzy są logo, logo hejterami, i tyle. I każdy lubi to, co lubi, i myślę, że nie ma co krytykować tego, co kto lubi, jak to się ubiera, bo każdy ma jakiś tam inny, unikatowy w miarę styl. Pokażę Wam również te drugie okulary, które kupiłam we wrześniu. Wrześniu chyba na wyprzedaży w galerii Lafayette w nie wiem, w, Nicej? w Paryżu, gdzieś tam kupiłam, w Nicej chyba. Bardzo fajne takie lustrzanki. Słuchajcie, alternatywa do Rejbanów. Ja bardzo lubię takie złotawe okulary. One fajnie odbijają światło, pejzaże. Także to są moje drugie ulubione, i właściwie teraz rotuję yy, jedne albo drugie. Mam zawsze je przy sobie. Ja Wam polecam takie okulary. Teraz jest, słuchajcie, zima, i takie okulary można naprawdę upolować w dobrej cenie. Albo jeżeli osoba, którą chcecie obdarować na święte, nosi okulary korekcyjne, to bardzo Wam polecam, ale też bardziej chyba wspólny zakup. Taki trochę, wiecie, w... trzeba przymierzyć takie okulary, albo można kupić pewnie voucher. Yy, mam też okulary, wiecie, korekcyjne. Marki Chanel, bardzo duże logo tutaj z boku jest, ale mi się to podoba duże ramki tak naprawdę to jak kupowałam te okulary to wiecie że była walka wewnętrzna które kupić czy kupić te czy kupić takie takie drugie podobały mi się dwie pary w ogóle jeszcze podobały mi się kolejne ale postanowiłam się opanować te okulary kosztowały chyba 390 euro i wiecie co wydaje mi się że to są takie oprawki które będą przez wiele wiele lat modne moje poprzednie okulary to są Ray-Bany, i te okulary mam chyba około 10 lat. Dziś mam na sobie soczewki, więc tak na chwilę tylko je założę, żebyście zobaczyli. Strasznie brudne. Te okulary głównie zakładam, jakby tam wieczorem po zdjęciu soczewek. Te okulary noszę na co dzień. Jeżeli chodzę w okularach, bardzo mi się podobają. I wiecie co, coraz chętniej chodzę w tych okularach dzięki właśnie tym oprawkom. Jeżeli znajdziemy takie oprawki, które naprawdę przemawiają do nas i dodają. Choć wiem, że parę osób uważa, że mi odejmują, ja uważam, że mi dodają, bardzo je lubię, są takie z pazurem i właśnie o to chodziło. Kolejnym gadżetem, który warto rozważyć w kontekście prezentów świątecznych dla siebie, bo ja uwielbiam prezenty dla siebie, bądź też dla bliskiej osoby, i jest to również gadżet premium, jest portfel. Słuchajcie, ja bardzo, 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 bardzo polecam portfele marki Chanel, bądź portfele marki Louis Vuitton. W tej chwili nie mam już żadnego portfela Louis Vuitton, ponieważ od trzech lat albo czterech nosiłam tylko i wyłącznie Portfela marki Chanel to jest mój najnowszy zakup. Jest to portfel granatowy. On ma z tyłu kieszonkę. Jeszcze tutaj noszę kartę. Jest to typowy holder, Mam tutaj pozwijane pieniądze. Nic tutaj nie czyściłam specjalnie. Z przodu karty, dokumenty. Słuchajcie, ja więcej nie potrzebuję. Ten portfel idealnie pasuje do torebek, ponieważ jest mały, mieści się do. Praktycznie każdej torebki, nawet tej najmniejszej. Inna kwestia jest taka, że w tej chwili już odchodzimy trochę od gotówki bardziej te płatności są wszystkie kartowe, więc wydaje mi się, że spokojnie wystarczy. Taki potwór mi się sprawdza od wielu, wielu lat, a też lubiłam nosić różne rachunki, różne karty i tak dalej. W tej chwili jakby bardzo staram się ograniczać te ilości kart i po prostu tak coraz takie mniejsze potwele. i mam jeden, nie potrzebuję dwóch, trzech, pięciu, osiemnastu. Kiedyś się z Karoliną zastanawiałyśmy, po co ludziom te kolekcje tych SLG, zresztą sama kiedyś trochę szłam w takim kierunku kolekcji i stwierdziłam, że po prostu to jest dosyć irytujące, zmiany tego portfela, zmiany torebki fajnie, ale zmiany portfela, wiecie, za dużo roboty, więc wystarczy mi jeden portfel, w tej chwili mam jeden i przynajmniej nie wkurza mnie to, że jakieś inne portfele fajne mam i leżą. Cena takiego portfela to jest już niestety, jak ja go kupowałam, to kosztował jeszcze 450 euro. W tej chwili jest to chyba 480 euro. Można. Go kupić w każdym butiku Chanel w różnych kolorach, w różnych skórach. To jest akurat granat w skórze kawiar, ale jest ze złotymi okuciami taki szamphajn, ale wszystko jedno, czy ze srebrnym tym zapięciem logo, czy ze złotym, czy z tym champagne gold jaśniutkim. To jest portfel, który tak naprawdę może mieć też jakiś szalony, żółty, czerwony, fajny kolor różowy i też będzie fajnie się sprawdzał przez wiele, wiele, wiele lat. Szczególnie, że jest to dosyć mocna skóra i bardzo porządnie uszyty produkt. Polecam Wam Chanel. Mam przez wiele, wiele lat używałam portfeli Louis Vuitton i również bardzo mi się sprawdzały, także to trochę. Troszkę tańsze są, tak? Zależy jaki model, ale te mniejsze na pewno kosztują około chyba 1500 zł. Chyba. Pewna nie jestem. Na pewno można w butiku Louis w warszawskim zamówić, także żeby zapłacić i przyjdzie. Ja zwykle przeglądam dostępne produkty i kody takie, żeby wiedzieć co na stronie Louis Vuitton de na niemieckiej albo na jakiejś innej, wtedy dzwonię do butiku i zamawiam. Kochani, teraz przejdziemy do apaszek i to już będzie moja ostatnia kategoria prezentowa i pasków. Chusty, apaszki, szale markowe, luksusowe bądź premium, z dobrej jakości materiałów, z wełny, z wełny z jedwabiem, z kaszmiru. Coś wspaniałego, coś pięknego. Yy, bardzo lubię. Wiecie, że również uważam, że dodają, yy, robią stylizację. Zwykła biała koszula połączona do biura z taką apaszką. Cudo. Yy, torebka z przewiązaną apaszką, super. Na lato można z takiej apaszki naprawdę wywiązać sobie bluzkę, to jest akurat tamta pierwsza apaszka była Hermes, to jest apaszka, która również pojawiła się w, chyba w ostatnim filmie, jest to albo w jednym z ostatnich filmów jest to apaszka marki Lovely Silk jedwabna, bardzo duża w rozmiarze 140 na 140 słuchajcie jest to apaszka chyba, która kosztuje 450 zł. Albo może się mylę, jeżeli się mylę, to inną cenę wrzucę wam na. Bo oni mają dwa rozmiary. Tak, taką, takie apaszki w rozmiarze tych Hermesowych 90 na 90 i 100 y, około 140x140, więc już nie pamiętam, czy nie pokręciłam tej ceny. Y, ale w razie czego skoryguję y, już przy postprodukcji. Kochani, bardzo fajna, cudowna, można z niej wywiązać sobie Pareo, apaszkę. Jest właściwie rzecz, której można używać przez 12 miesięcy w roku. Ma fajne kolory do wszystkiego pasuje, żywe. Ja lubię takie apaszki w żywych kolorach. Tak, można... Są podobno jakieś szkolenia, jak wiązać spódnicę z takich apaszek, więc myślę, że, że można spróbować. I taka apaszka robi robotę, robi stylówę i jest bardzo, bardzo fajna na wiele, wiele okazji. Kochani, jeżeli chcecie obdarować osobę, która nosi paski, to uważam, że markowy, luksusowy pasek będzie również bardzo dobrym prezentem. Dziś pokażę wam przykładowy pasek. A ja akurat mam mój ulubiony pasek marki Hermes z czarną klamrą i to jest pasek dwustronny. Z tej strony ma kolor etup, a z tej strony ma kolor biały. Jest to taki, ja go używam cały rok, ponieważ z tej strony to jest pasek, który no, cały rok mi pasuje. Wiecie, że mam torebkę dokładnie w tym kolorze Birkin 30. Latem często właśnie noszę z srebrną klamrą, bo mam jeszcze Drugi pasek w innych kolorach i trzeci. I mam też jasną klamrę, także to jest bardziej taka zimowa. Naprawdę uważam, że robi robotę. Ta sprzączka jest metalowa, ale słuchajcie, nieważne. Dziewczynom podobają się paski Gucci, paski Saint Laurent, paski Louis Vuitton. Wszystkie te paski to jest cena od 2000 do nawet chyba mniej. Z Gucci kosztuje 1000. Nie wiem, 1700, 1600, coś w tym stylu. Są różne też grubości tych pasków. Hermes kosztują chyba do 3000. To wszystko zależy od tego, jaki kto ma budżet, ale jeżeli jakby chcemy obdarować osobę, która nosi paski, to słuchajcie, jest to fantastyczny prezent i również podkręci po każdą stylizację. Zwykłe jeansy z zary wyglądają dużo lepiej, jeżeli dodamy do nich taki pasek. Taka jest e, prawda. Ja tak przynajmniej uważam, e, co wy na to, czy macie jeszcze jakieś inne propozycje ode mnie macie tutaj pięć. Już i tak ten film zrobił się bardzo długi, także pięć propozycji luksusowych gadżetów na prezent dla siebie i dla bliskiej osoby. Mam nadzieję, że film Wam się podobał i będę wdzięczna, jeżeli e, zasubujecie kanał, zostańcie ze mną na dłużej. Publikuję dwa razy w tygodniu, w tej chwili o 18.00 w poniedziałki i w czwartki, oprócz tego na moim Instagramie setki, setki rolek, filmików, dużo, dużo zdjęć. Mój Instagram bardzo fajnie się teraz rozwija, także zapraszam was bardzo serdecznie, kto jeszcze nie śledzi mnie na Instagramie. On jest taki bardziej YouTubeowy, ponieważ tam macie skróciki takie modowe, modową taką moją ulubioną esencję. Kochani, trzymajcie się. Dziękuję wam bardzo i do zobaczenia już w czwartek. Buziaki pa.